Dobra, będziemy. Cześć. Cześć. My już po wakacjach, aby? Znaczy ja to już dawno po wakacjach, Adam dopiero teraz rzeczywiście wakacje kończy. No, niestety. A w tak zwanym brzydkim międzyczasie pojawiła nam się nowa wersja Androida. Tak, nazywa się Pi. Jest troszeczkę zmian, na pewno wiecie, zaglądaliście, bo szykujecie się prawdopodobnie na aktualizację. I z jednej strony część producentów deklaruje oczywiście, że tych modeli, które będą aktualizowane, będzie całkiem sporo, ale tak naprawdę, jak tak obejrzałem, najwięcej chyba obiecuje Nokia. Tak, Nokia w zasadzie wszystkie bieżące, nie? No właśnie, wszystkie od najniższych modeli do najwyższych mają zostać zaktualizowane. Nawet te z Androidem Go, tylko one chyba najpóźniej dostaną, bo pewnie tego Go jeszcze będą dopracowywać po drodze, nie? No, tak, dokładnie, to nie będzie pewnie taka wersja, która stanie od razu, chyba że Google rzeczywiście przygotowywało kompleksowo te wersje i... No, tego nie wiemy, dowiemy się jak ruszy, nie? Zobaczymy. Ale Motorola też obiecuje aktualizację, kto tam jeszcze? W zasadzie wszyscy po kolei, nie? To znaczy tak, nie ma jeszcze pełnych list wszystkich modeli, które będą aktualizowane, dlatego że tutaj producenci bardzo mocno zwlekają. Dlatego mi się tak podoba Nokia właśnie w związku z tą fajną listą, którą pokazali, że będą aktualizacje i już obiecywali, jest. Ale oni mają najprościej, dają czysty system. Słuchaj, tak, tylko że wiesz, nikt innych producentów nie powstrzymuje przed tym, żeby jak w większej ilości modeli też było troszeczkę inaczej, nie? No to akurat masz rację, no. Nokia się tutaj faktycznie pozytywnie wybija. No, może z tego zrobię swój znak rozpoznawczy? A skoro jesteśmy przy Nokii, to dwa słowa jeszcze. Zostały ogłoszone nagrody EISA. To są takie nagrody przyznawane przez branżę. Jest 30 chyba magazynów. Mm. Dużych branżowych magazynów, które rzeczywiście zbierają się, głosują, przyznają nagrody. Takie Oscary elektroniki. Dokładnie. I tutaj Nokia dostała nagrodę za chyba w kategorii Consumer Electronics, czyli najlepsze urządzenie konsumenckie. Jeszcze tutaj zerknę. Mhm. Tak, dokładnie. Najlepszym smartfonem został, i powiem szczerze, ja tutaj się troszeczkę zastanawiałem, w którą stronę pójdzie to głosowanie, ale w rezultacie wygrał Huawei P20 Pro. Drugi smartfon Huawei, który się pojawił też w rankingu, dostał nagrodę za lifestyle smartfon, czyli smartfon lifestyle'owy. Cokolwiek by to miało nie znaczyć, jest to Honor 10. To bym potrzebował jakiejś definicji. No i ja też nie wiem, powiem szczerze, nie zajrzałem to w kryteriów, jakie są jakby do tej kategorii przykładane. Natomiast może na takiej zasadzie... Że ładny? No, chyba. Po prostu? Chyba na takiej zasadzie. Jakoś się z młodzieżą kojarzy, jakoś coś Honor się jakoś rzeczywiście... Ale tak, bardzo ładny smartfon. Honor 10 to jest naprawdę bardzo ładne urządzenie, tylko że tak, w tej chwili jest dosyć dużo. Z tym, że z kolei trzeba zwrócić uwagę, że na rynku europejskim i amerykańskim to nie jest tak dużo znowu. Chińczycy mają mnóstwo tego typu smartfonów, u nas jest troszeczkę mniej. I jeszcze jeden smartfon, słuchajcie, i to jest rzecz zupełnie przedziwna, bo on dostał nagrodę w kategorii najczęściej kupowany, najlepiej sprzedający się, tak będzie lepiej przetłumaczyć chyba. Jest to smartfon marki Noa, marki chorwackiej, jeżeli ja dobrze pamiętam. Czyli to jest taki chorwacki Chińczyk i wygrał Noa Element N10. No rzeczywiście dużo. Dla mnie zaskakujące dosyć, dlatego że nie spotkałem się z tym, żeby smartfony tej marki rzeczywiście gdziekolwiek, jakiekolwiek poważne branżowe rankingi wygrywały. Stąd od zdziwienia. No, ciekawostka przyrodnicza. Smartfony, znaczy marka jest obecna, słuchajcie, na wszelkiego rodzaju targach, na wystawach. Oni są ci Chorwaci, widać ich, że są. Także to nie jest taka marka, co to wzięła, ale żeby nagrody dostawali obok Nokii i Huawei. No nie, tak trochę dziwnie to wygląda. Samsung się nie pojawił w tym rankingu, co jest dosyć dziwne, powiem szczerze, dla mnie, no ale się nie pojawił. Może nie kupili reklam, gdzie trzeba. No, nie będziemy spekulować. Ale Samsung Note pokazał. Było gadane o tym telefonie, nie będziemy przynudzać, bo już wiecie o nim wszystko.
kosztuje obłędne pieniądze, szczególnie ta wersja wzbogacona, bo to ponad 5000. Ja się mocno zastanawiam, dalibyście piątaka za smartfon? To znaczy, nie. To znaczy mnie się ten nawet smartfon taki podoba. Udało mi się być jeszcze przed premierą go rzeczywiście trzymać w ręce, zresztą napisałem tekst, zrobiłem tam jakie takie zdjęcia. Natomiast mnie się ten smartfon rzeczywiście podoba. No mnie nie stać na to, żeby 5000 wrzucić na smartfon, a to jest zupełnie inna sprawa. Znaczy w głowie mnie nie stać. To jakbym koniecznie chciał uzbierać, mieć takiego smartfona. Może jakbyś musiał mieć, to byś go kupił. Może. Ale pytanie, czy ale musisz to, ale mieć taki, nie? Nie mówię konkretnie o Samsungu, tak naprawdę dowolnego ogólnie, smartfona za 5000. Cena, no, przepraszam, po prostu, ale nie. Dobry laptop za tyle, no to już jest dla wielu z nas ekstremalny wydatek. No. Rysik działa świetnie, ale on wcześniej również bardzo dobrze działa. Ja Note używam od zawsze, ale 5000. Bardzo dobrym pomysłem jest to, że ten rysik jest rzeczywiście zasilany. To nie jest bateryjka, tak jak wam napisałem, koniec nazywam superkondensatorem. Czyli jest ten kondensatorek prawdopodobnie, który się rzeczywiście ładuje do pewnej wartości, później się rozładuje. No jak uprościmy, to można go od biedy nazwać baterią, więc się nie przejmuj. To znaczy, ta no, bateria to robi, robi to, co bateria. Niemalże, no. Tak się uprzeć. Tak, funkcjonalnie on działa rzeczywiście jak bateria. W każdym razie ja byłbym na tak, gdyby nie to, że jest to smartfon za drogi, kierowany na zupełnie inny rynek. To jest smartfon przede wszystkim, według mnie, kierowany do firm. No można sobie pozwolić, jeżeli ma się, nie wiem, firmę menadżerską, gdzie jest tego pionu średniego całe mnóstwo i właściciel ma mnóstwo hajsu, żeby wydać po prostu na smartfony dla pracowników. Bardzo proszę. Prywatnie dla kogoś do kupienia, chyba że ktoś jest rzeczywiście bardzo dużym fanem marki, bardzo dużym fanem Note'ów, albo potrzebuje po prostu takiego smartfona, wtedy te 5000 jest uzasadnione. No tak, dla sprawiedliwości dodamy, że mówimy o tej wersji z bardzo dużą pamięcią, 512 tak, no giga. Ta mniejsza kosztuje 4300. Bardzo okazyjnie. Bardzo okazyjnie. Te ceny co prawda spadną. Jeżeli potrzebujecie smartfona z rysikiem, no to nie znajdziecie innego. Kupcie Note 8. Starszego Note'a można kupić. No bo to jak chcecie trochę zaszczepić. W takiej zasadzie. Dobra. Tutaj jedyną nowością właściwie jest ten rysik, którym sobie można zdjęcie zrobić, galerię przesunąć, sterować następny. Rysik rządził od zawsze. Utwór, no, także. I aparat chyba można, tak? Tak. No to jest fajne, pstrykasz do aparatu. No, tego mi brakowało. No dobra, zostawmy tego Note'a, bo już wszyscy o tym Note'cie, już chyba macie go dosyć. Przepraszam, jeszcze przerwadać, to samo można na tym, na zwykłym selfie sticku. Oczywiście, że tak. A selfie stick jest trochę tańszy. Ze smartfonem. Masz rację, ale trzeba go nosić osobno. Dobra. Także jest to na pewno nowość, ale nie warto na to. Może się przydać, tak. Ja skoro o nowościach mowa, nie wiem czy zauważyłeś, taki fajny trend się pokazał. Notch zmienia się w kropelkę. To znaczy rzeczywiście Oppo i Vivo, jako że to jest właściwie jeden pies, bo to jest BBK. Zapowiadają nowe modele. Znaczy właściwie dwa już pokazali, są, jest R17 zdaje się i F9, tak? Tak, F9 jest już tak oficjalnie, a ten R17 na sierach pokazał w sklepie, ale jako zaślepka, bo tam jeszcze ceny nie ma. Jeszcze wersja Pro ma być. Tak, są plotki o Pro. Zresztą ten 9 też ma być Chińczycy najwyraźniej stwierdzili, że ten chowany to za dużo kosztuje, troszeczkę nie bardzo może się sprawdza, może się psuć. W związku z tym rzeczywiście w tej chwili zminimalizowali notcha wyłącznie do przedniego aparatu fotograficznego. I zarówno w tym R17, jak i w F9 Oppo zobaczycie, tam jest właściwie maciupeńkie wcięcie tylko i wyłącznie na naprawdę bardzo ma i naprawdę mi się to podoba. Wygląda lepiej jak na przykład w Essentialu, bo pamiętacie, Essential Phone też ma takie niektóre szarpy, tak samo, takie wcięcie, ale takie bardziej w kształcie litery U. A Chińczycy poszli w taki kształt, jakby takie kropelki, takie łagodne. To jest no miłe dla oka po prostu. I Honor nowy też zdaje się coś takiego ma mieć. Tylko jeszcze nie wiadomo, jak ten Honor się... Wiesz co, w ten nie wyskoczył. Honor on jest na razie pod takim dziwnym oznaczeniem. Natomiast to będzie chyba 8 coś, Honor 8 coś. Ja do ten jeszcze nie zaglądałem, spod mi mignął rzeczywiście, ale do ten jeszcze nie zaglądałem. Danych jeszcze nie ma, na razie tylko zdjęcie jest. Dane tam plotkują ludzie, ale
ja jeszcze wtedy nie widziałem dzisiaj danych. Oczywiście to się jeszcze może zmienić. Ja chętnie zobaczyłbym rzeczywiście w Honorach troszeczkę większe zróżnicowanie, jeżeli chodzi o design względem telefonów Huawei. A po co? No bo z jednej strony to jest jedna marka, z drugiej strony oni jednak, to znaczy mówię o Honorze w tej chwili, jednak starają się no przynajmniej marketing mentalnie na temat osobnej zupełnie marki. W związku z tym myślę sobie, że najfajniejszą rzeczą, która rzeczywiście jest w stanie różnić od siebie smartfony, no to jest design. Gdyby w Honorze się rzeczywiście pojawił inny ten aparat przedni, to by było mu spore zróżnicowanie. Huawei jakby nie powtórzył ruchu, byłoby to rzeczywiście spore zróżnicowanie jakby wyglądu i wtedy marki by się zaczęły różnić. Nie sądzę. W świadomości kupujących. Chyba ci muszą po prostu wystarczyć inne nazwy. Po 10 dla każdego modelu. Może, to znaczy w tej chwili oni się starają rzeczywiście te nazwy różnicować w zależności od rynku, nawet jeżeli to są bardzo podobne telefony. Nawet oznaczenia w tej chwili są już zmienione, te literowo-cyfrowe, w związku z tym no... Ciężko się połapać, nie? Ciężko się rzeczywiście połapać, ale tak było i tak będzie nadal niestety. No tak, już o różnicowaniu. Czym się różni Motorola ta nowa, Motorola P30 od iPhone'a 10? Poza nazwą. Wiesz co, trochę złośliwy jest. To znaczy, ja powiem szczerze, że obejrzałem ją dzisiaj i raz, że mnie nie zachwyciła, tak w ogóle, no mnie też bo ostatnio mnie poza tymi cieniutkimi Motorola nie zachwycają. A tak poza tym, no najwyraźniej chcą iść w tą stronę. To jest smartfon na razie na Chiny. Na Chiny, ale w Chinach się sprzedają iPhony, nadal zdaje się w całkiem sporej ilości egzemplarzy. Może to jest klucz. Tak, to znaczy, no, ma ale, nadal znaczek Motorola, no oczywiście. No ma, ale to... mnie się na przykład podoba w Motorolach to, że trzymałem się tego swojego sznytu, tego kółeczka na tyle obudowy wystającego, tego okrągłego logotypu. No, jest to na swój sposób fajne. Jakiś taki znak rozpoznawczy Motorola można z daleka rozpoznać. A tej, no, jak nie zobaczysz logo, to powiesz, że to... Jest tutaj koszmarnie szeroki nocz. No, znaczy, że w iPhone'ie też jest koszmarnie. No jest, no, ale powiedzmy. Jest bateryjka tylko 3000 mAh. Szkoda, że nie więcej, bo to jest jednak ponad 6-calowy smartfon. Mm. Chińczycy już pakują naprawdę znacznie większe baterie. Przynajmniej 3500 już powoli zaczyna się stawać standardem. Tak jest na przykład w przypadku Oppo Vivo. A, już czwóreczki się zdarzają. Tak, i R17 i F9 to już jest 3500 mAh, także... Można? Lenovo tutaj troszeczkę odstaje, znaczy Lenovo Motorola, bo to... Ciężko właśnie wyczuć, bo właśnie jeszcze osobliwością tej Motorola jest to, że ma interfejs ZUI, czyli ten interfejs, który był w takich telefonach ZUK, też pod egidą Lenovo, tylko oni tą markę zabili, później mieli wstrzesić, później znowu zabili i w sumie nie wiadomo co. Najwyraźniej ten interfejs użytkownika z jakichś powodów jest fajny, może włożyli w niego mnóstwo pieniędzy, pracy i może się okazuje, nie wiem, funkcjonalny. Może ludzie go dobrze ocenili po prostu. Może go ludzie dobrze ocenili. I to też jest powód jak najbardziej. Czy to najbardziej sensowny powód. Jedyny taki kurczę, który można by było pochwalić. No nie wiem, no nie robi mi ten telefon, ale też w sumie nie będzie drogi, przynajmniej tak przeliczając z juanów, no bo wiadomo, w Chinach wszystko jest sporo tańsze. Ale on tam wychodzi, próbuje podejrzeć, tylko wiecie co, nie, ja patrzę na drogę. Nie, ja nie powiem, dlatego że nie pamiętam w tej chwili. A ja tu mam napisaną 1100, 2160 zł, mniej więcej w tych okolicach, oczywiście zależnie od wybranej wersji pamięci. Tak, bo tam są trzy kolory, jest biały, czarny i niebieski, zdaje się, no jeżeli dobrze pamiętam. I one występują w dwóch wersjach pamięci, z tym, że czarny jest tylko w tej małej wersji, biały i czarny są w tej środkowej, a w najwyższej wersji jest tylko z kolei ten tęczowo-niebieski taki z kolorem. Mijający się taki. Tak. Też Huawei wymyślił ten kolor i wszyscy teraz takie robią, nie? Fajne są. Nie, no bo to fajnie wygląda, no to nie można tego ganić, bo taki telefon rzeczywiście przyciąga wzrok jak diabli. Honor 10 fajnie wyglądał w tej wersji, wiem, bo go miałem, teraz dostałem Honora Play i tutaj już nie wygląda tak fajnie, bo się mniej troszkę mieni, mniej się zmienia ten kolor, ale nadal jest całkiem sympatyczny. To przyciąga wzrok, dopóki się nie opatrzy, dopóki się nie znudzi ludziom kupującym, jest okej. No.
tak, zawsze fajnie. Takie zróżnicowanie. Im bardziej różne są smartfony, tym fajnie. Muszą coś nowego wymyślić, bo inaczej by się nie sprzedało. No. Tak jak Xiaomi sobie wymyśliło nową markę, z której już się kiedyś nabijaliśmy, no to no nie tak, będziemy. Ale to kurde, ta marka to jest, słuchajcie, marketing tak zwany pełzający. To jest najgorszy z możliwych rodzaj chińskich marketingów, które się trafiają. Mam takich specjalnych przyjaciół z różnych chińskich marek, którzy przynajmniej 3 razy w tygodniu podsyłają mi nowe newsy. O, bateria będzie taka. Kolejny news. Nie, jednak zdecydowaliśmy, bo konsumenci nas prosili, będzie o 200 mAh lepsza. I tak jest z każdą kolejną częścią tak. smartfonu przez 2 miesiące przed jego premierą jakąkolwiek. To jest bardzo zły zwyczaj i on się strasznie nie podoba. Dlatego, że tak naprawdę nie wiadomo w rezultacie, jaką specyfikację smartfon mieć będzie. No akurat w przypadku tego Poco, Poco, Fona w sumie wiadomo, ale to tak naprawdę poczekajmy. 22 sierpnia w Indiach premiera, bo to wam głównie chciałem powiedzieć. No co, no trzeba będzie obejrzeć, zobaczyć. Zobaczymy. Tego chyba włożyłem do katalogu. Jest w katalogu, dlatego, że specyfikacja była. Jest specyfikacja, jest wygląd, są zdjęcia tego telefonu, wszystko wiadomo już. Natomiast tutaj jest takie jakby wrzutki przed premierą po prostu. Nie tylko w przypadku tej marki, w przypadku innych marek też bywa, na szczęście. Dobra. Tym porządnym się stosunkowo rzadko zdarza. Dobra, to dajmy już spokój temu Xiaomi biednemu. Słyszałeś, że Palm wraca? Pamiętacie markę Palm? Podobno wraca z ekranikiem 3,3 cala, tak? Tak. 3,3 cala, za to HD. Ale HD, to tak. Może fajnie wyglądać. Ma mieć bateryjkę jakąś typu 800 mAh. Właśnie ta bateria mnie mocno zastanowiła. Ja nie rozumiem tego, co oni robią. Gdyby uderzyli w taką półkę, która w tej chwili jest pusta, smartfonów 4-calowych, byłoby fajnie. 3,3 cala to jest mało. Wiesz co, może im tak z badań wyszło, no kurczę, chyba nie są wariatami i nie próbują wrócić na rynek z czymś, co się kompletnie nie sprzeda. Wariatami nie są, dlatego że mają rynek zbyto zapewniony, dlatego że oni tego smartfona wypuszczają dla Verizonu. Ale wiesz, że operatora nawet jak będzie dawał za przysłowiowego dolara, to nie każdy musi go kupić, tak? Nie, no nie każdy musi go kupić. Część prawdopodobnie kupi, to jest amerykański operator i oni bazują na tym, że Amerykanie mają jakiś sentyment do marki Palm. Ja nie sądzę, powiem szczerze. Odkąd się na amerykańskim rynku w dużej mierze, znaczy odkąd amerykański rynek w dużej mierze opanował iPhone, tam nie ma już miejsca dla starych marek, które nikogo tak naprawdę. No zobaczymy, no ma być tam Snapdragon 435, 3 giga RAM-u, Android 8.1. Dożyjemy, zobaczymy, że się nazywa Pepito. Chociaż może nawet nie w wersji Go, bo tam jest całkiem sporo RAM-u. Nie, tam ma być normalny Android. Tam jest 435 zdaje się, Qualcomm, tak? Tak, Snapdragon 435 i 32 pamięci, więc to nie będzie Go. To nie będzie Go, bo Androidy Go mają inne specyfikacje. Zapewniam chciałem was, powiedzieć coś brzydkiego. Nawet tych, którzy są wielkimi fanami smartfonów 4-calowych, że człowiek, który dostaje większy wyświetlacz, nie przesiądzie się już na mniejszy raczej. No nie. Chyba, że złego smartfona kupi, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast wyświetlacz duży jest wartością całkiem sporą, taki używany w ręce. Wiecie, w związku z tym ciężko jest wrócić do tego mniejszego. Pamiętajmy, że teraz te nowoczesne telefony z wąską ramką mają wymiary obudowy zbliżone do telefonów, które do niedawna miały ekrany o dobre pół cala mniejsze. Tak, no więc. Tak. No nie, myślę, że tak to nie przejdzie. Ten numer mi nie przejdzie. Chyba. Pojawił się Huawei Mate 20 Lite. Zostanie prawdopodobnie pokazany w Berlinie. Na razie go znamy z rynku chińskiego. Ja wrzuciłem specyfikację taką, jaka jest, zdaje się, też mi się tak wydaje. Natomiast poza tym ruszyły przecieki dotyczące Mate 20 też. No tak, będzie to mocna rzecz z dużym ekranem. Tak, z dużym ekranem. Ja się zastanawiam, jak z aparatami, bo dzisiaj rzeczywiście wyskoczył jakiś sklep. Ja bym nie wierzył temu, co tam jest napisane, bo oczywiście można aproksymować, że tak, będzie miał Androida Pi. No tak, będzie miał, bo to ten Android. Nie, ta specyfikacja wygląda dosyć spójnie, natomiast pamiętajmy, że jest nieoficjalna. Kirin 980 zdaje się, tak? Tak, to jest ten nowy Kirin, tak? Będzie. Tak, ale będzie miał premierę w Berlinie, w związku z tym trudno się spodziewać innego procesora. Prawda, nie sposób nie zgadnąć.
pamięć też nie bardzo jest jak strzelać, żeby nie trafić. No tutaj można przestrzelić jakąś jedną, dwie wersje ewentualnie. Flesza albo ramu. Nie, no to się nie wtedy pisze lub. Masz z głowy. No tak, niemniej te specyfikacje na razie jeszcze ostrożnie, dokładnie. A mówię o Mate 20, dlatego że w tym przecieku jest mowa tylko o dwóch aparatach fotograficznych. Co w przypadku takim, że P20 Pro ma 3 i Mate ten taki specjalny, który wyszedł przy okazji w P20 Pro też ma 3, no to tutaj ja bym się spodziewał 3 aparatów również w normalnej wersji Mate'a. Niekoniecznie. A w tym przecieku 3 aparatów nie ma. Bo może będzie w tej specjalnej znowu. Może dadzą jakiś, wiesz, może wypas. Natomiast 3 aparaty, bo do tego tak naprawdę zmierzam, są zapowiadane znowu u Samsunga. I nawet dzisiaj Adam opublikował takie zdjątko. Ty wrzucałeś tego dzisiaj? Zdjęcia? Nie, to by nie było dzisiaj. To było wczoraj, albo przedwczoraj. W każdym razie Adam wrzucił takie zdjęcie, na którym rzeczywiście wygląda, jakby był Samsung. Wygląda, jakby miał 3 aparaty. A nie, to mówisz o tym zdjęciu, co ja sam zrobiłem. To ja narysowałem. Sorry. Nie. Ale to zdjęcie. No nie rysunek. Zdjęcie telefonu. Aha, no. No, to ja sobie tak zrobiłeś. Pobawiłem. Ale no to, no, wiecie, bo to jest taka moja wizja, ale to może tak wyglądać. No, będzie podobny na pewno do S9, tak jak Note 9 jest podobny do 8. No popatrz. Ja się nie spodziewam rewolucji w stylizacji. Ja przeglądałem newsy i zdało mi się, kurde, no dobra, to tak wygląda, już. Ale cię nabrałem. Dobra, jeden zero dla mnie. Podpisu pod zdjęciem nie przeczytałem. W każdym razie nie zdziwiłbym się rzeczywiście, gdyby Samsung wrzucił 3 aparaty. Adam tam pisze o tym, że układ będzie troszeczkę inny. Nie wiem, czy pamiętacie, w P20 Pro są 3 aparaty, z tym, że 2 są odpowiedzialne tak naprawdę bardzo mocno za robienie zdjęć tych takich zwykłych, czyli ten ze zwykłą matrycą i ten z matrycą czarno-białą, który dba o to, żeby kontrasty odpowiednio się ładnie układały, żeby krawędzie były i tak dalej. I jest jeszcze teleobiektyw dodatkowy, który umożliwia bezstratny zoom 3-krotny. Bardzo fajne te zdjęcia wychodzą. Natomiast Adam napisał w tym przecieku o tym, że Samsung decyduje się na trochę inne rozwiązanie. Bardzo mi się ono podoba. Bo tam ma być aparat zwykły, ma być szerokokątny i ma być teleobiektyw, czyli no, jest troszeczkę inaczej. Rezygnują z tej matrycy, która miałaby robić rzeczywiście czarno-białe i podciągać ostrość. Może to jest fajna droga, no bo faktycznie, jeżeli dadzą naprawdę szeroki kąt, taki fest, no to może zażreć. No. To znaczy, ja się tutaj nie będę spytał, dlatego że jest bardzo wielu zwolenników, bardzo wielu użytkowników kupuje na przykład smartfony LG ze względu na... Tylko ze względu na to. No. Właściwie powinienem powiedzieć kupowało, bo ta generacja zdaje się już nie ma tak szerokiego kąta jak poprzednia, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Sprawdźcie mnie. Nie ma, bo to nie tak, tylko że, także rzeczywiście sporo ludzi szuka aparatów szerokokątnych, bo to jest stosunkowo rzadkie, żeby ładne zdjęcia. Wyprodukują, to się będziemy cieszyć. Tak, no a pisałeś jeszcze, że być może przed serią S to właśnie się pojawi w serii A. Ale to tylko to by dlatego. Było dosyć ciekawe. Nie, no wiesz, seria A to jest taka seria, gdzie trafiają jakby te rzeczy z flagowców. Co prawda generacje później, ale trafiają. Tak jak było z Infinity Display chociażby, z wodoszczelnością. Także ja bym się nie zdziwił, gdyby dali 3 aparaty. Na pewno inne, może nie tak wypasione jak w Galaxy S. Ale no to jest takie, ta seria jest trochę dziwna, bo raz, że te telefony w styczniu debiutują, więc na pewno będą przed S-ką. A druga rzecz to jest taki średniak, nie średniak, taki średniak już tak zahaczający trochę o premium, chyba Samsung sam nie wie też, jak to ma pozycjonować. No zobaczymy. Może być ciekawie, no jakby dali to faktycznie, no to byśmy mieli pierwszego średniaka z 3 aparatami w zasadzie, poza któryś Honor chyba ma już z tych tańszych, nie? Nieco tańszych, dobrze pamiętam? 3 aparaty? Chyba 3? Nie. Nie, 4 ma. 2 z przodu, 2 z tyłu. Dobra, już tak, mi się klapeczka otworzyła. Z tyłu tylko Mate RS chyba. On się nazywał P20 Pro i to właściwie chyba tyle, jeżeli chodzi o te marki wiodące. W Stanach, jeżeli chodzi, bo właściwie już w tej chwili schodzimy w niszę
pierdół. Tam oj, tak. Się no mieszą, ale czy mało musimy wam powiedzieć, żeby w Stanach pojawił się Alcatel 7, który tak naprawdę jest odnowioną wersją Alcatela A7 XL. Jest taki u nas w katalogu. Co prawda Alcatel tam zmienił sporo rzeczy, łącznie chyba z wyświetlaczem, bo jest rzeczywiście większy. Natomiast jeżeli się popatrzy na specyfikacje, to to są urządzenia bardzo do siebie podobne. No i budżetowe dodajmy, nie? Tak, to jest dosyć duży smartfon, ale jednocześnie smartfon budżetowy. Kolejną rzeczą jest taka informacja ze Stanów, gdzie chyba Kongres wydał ten ogólnik jakiś, tak? Zabraniający urzędnikom amerykańskim. No nie tylko urzędnikom, tylko w zasadzie każdemu, kto współpracuje z władzami USA. Tak, firmom, osobom, wszystkim. Zabronił używania smartfonów ZTE i w Huawei. Od taki myk. Nie wyszło z banem, no to zrobili tak. Umowy co prawda wróciły, ale dziabnęli gdzie indziej po prostu. Trudno. Nie wiem co jeszcze, powiem szczerze. No wiesz co, jak już o Stanach mówimy. W Stanach zadebiutował Zenfone Live L1. To jest pierwszy Asus z Androidem Go. Mocno budżetowy, ale tu ciekawostka. Ja nawet chyba na chwilę przestanę, żeby spojrzeć na moją ściągę, bo muszę wam o dwóch rzeczach wspomnieć. No to wspomnę. Więc ten Zenfonik ma 5,5-calowy ekran HD+, Snapdragona 425, no i oszałamiający gigabajt RAMu i 16 giga pamięci i aparaty 8 oraz 5 mega. A kosztuje w przeliczeniu $110 daje jakieś 400 zł. W tym samym czasie u nas nasz rodzimy iPhone proponuje telefon też z Androidem Go i to jest też pierwszy telefon tej firmy z Androidem Go. Nazywa się rzecz Fan 6 Lite i ma 5 cali, ale już bardziej klasyczne. Czterordzeniowy jakiś procesor, nie podali jaki. 512 RAM-u, 8 GB pamięci wewnętrznej. No, baterię też mniejszą, bo ma 2000 wobec 3000 w Asusie. I aparat, uwaga, z przodu VGA, z tyłu 2 mega interpolowane do 5 za kwotę 119 zł. No i teraz trzeba się zastanowić. Połowę taniej niby, nie? Ale czy kurczę... Zdaje mi się, że jeżeli się pracuje, jest dorosłym człowiekiem, nie ma na utrzymanie 10-osobowej rodziny, to można sobie na tego Asusa składać. No, o ile będzie u nas, bo na razie to wiesz, nie wiadomo, czy będzie u nas. To znaczy, tak, ale mnie jakby chodzi o... Nie, no, nawet gdyby miał tak, nie no, być. Kurczę. To jednak, słuchajcie, tutaj jest kwestia tego, żeby usiąść się zastanowić. Smartfony z bardzo niskimi specyfikacjami w tej chwili to są smartfony, na które najczęściej narzekacie. No, trudno nie narzekać. To są smartfony, na których nie działają Facebooki, Twittery, Instagramy i wszystkie inne rzeczy, z których korzystacie na co dzień. Ja nie korzystam na co dzień, w związku z tym ja mógłbym mieć takiego smartfona zupełnie spokojnie. Natomiast jeżeli korzystacie z messengerów, Facebooków, Instagramów, zapomnijcie o takich telefonach. To nie ma sensu po prostu dlatego, że zepsujecie sobie zwyczajnie nerwy. Zaoszczędzicie 200 zł, a się mocno bardzo rozchorujecie w pierwszym tygodniu użytkowania smartfona. Przy czym ja akurat nie czepiamy się tutaj iPhone'a, broń Boże, to nie o to chodzi. Nie czepiamy się konkretnych producentów, tylko ogólnie. Jeżeli tak, ktoś potrzebuje smartfona bardzo prostego do dzwonienia, to niech sobie kupi smartfona bardzo prostego do dzwonienia. Ja mówię, ja mógłbym mieć takiego smartfona. Tylko do dzwonienia, dlatego że jestem w stanie całą resztę zrobić za pomocą innych urządzeń przenośnych z troszeczkę większym wyświetlaczem. Natomiast jeżeli potrzebujecie takiego smartfona, po którym się spodziewacie, że będzie działał współcześnie, macie dosyć duże wymagania, chcecie, nie wiem, filmów, muzyki, wszystkiego innego, no to nie, to, serwisów społecznościowych. To wiecie co, to taka moja rada, kupcie sobie na przykład ubiegłorocznego albo sprzed 2 lat flagowca, bo wyjdziecie na tym lepiej. Wiem, czego sobie nie kupicie. Nie kupicie sobie Oppo Find X w wersji Lamborghini, dlatego że, moi drodzy, wyprzedał się w 4 sekundy. No. To jest już dopiero. Nie wiem, czy jakiemuś smartfonowi do tej pory się zdarzyła 4 sekundy. Nie, no, po Chińczycy tak czasem się chwalą, że tak właśnie błyskawicznie sprzedają. Oni takie flesze robią. Takie. W każdym razie tego już nie kupicie, choćbyście nie wiem, jak długo składali, chyba że z drugiej ręki. Rzucą jeszcze na rynek, myślisz, że nie? Nie, no pewnie rzucą. Pewnie rzucą. Znowu będzie jakaś super, hiper limitowana edycja, coś tam, zmienią może kolor albo coś.
marketing chiński. Niemniej, no, tak jak zawsze powtarzam, uważajcie, kupując smartfony z Chin, bo to są smartfony, które mogą nie mieć NFC, które mogą nie mieć 800 MHz, jeżeli chodzi o LTE. Patrzcie, które mogą nie mieć bardzo, na przykład radia na przykład, nawet jeżeli w europejskiej wersji mają. Chociażby właśnie ta Motorola jest świetnym tego przykładem. Nie ma ani naszego LTE, ani nie ma NFC. Widzicie? NFC? Chińczycy nie potrzebują. NFC nie ma? Wiesz co, z tego co ja widziałem, to nie ma. Może sprawdźcie w specyfikacji, ale zdaje mi się, że nie ma. Zajrzyjcie, ja dzisiaj rzeczywiście starałem się dosyć dokładnie zrobić, w związku z tym jak nie ma, to wiecie, nie co? Ma, jak jest, to jest. Mogłem coś, możliwe, że mi się potoślało, ale na, prawie, że się dam pokroić, że też nie mam. Na pewno nie ma B20 naszego pasma, nazwijmy to, regionalnego. Któryś z Chińczyków, który dzisiaj dodawałem, miał chyba LTE, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, a Motorola, ta Motorola chyba rzeczywiście mogła nie mieć. Wiecie co, słuchajcie, zawsze powtarzam, odsyłamy do specyfikacji, które macie na dole w opisie filmu podlinkowane, bo kurczę, za dużo tego i się może nam pomylić, naprawdę. No i odsyłamy was do odpoczywania z powrotem, sio. No. Idźcie weekend teraz, może sobie wolne wyjście na te dwa dni, właśnie, czwartek, piątek, pomiędzy Wielkim Świętem. No to wypoczywajcie, póki jest pogoda, bo podobno chodzą słuchy, że ma się sknocić pogoda i to już niebawem, w kolejnym tygodniu nawet ponoć. Ale wiecie. Niech się sknoci pogoda, ja sobie będę taki chodził, bo ja jestem smutny, jest nadal do mnie za gorąco, ja się gotuję i nie jestem w stanie normalnie funkcjonować. Jest, spoko, no. Ale dobra. Z pogodą jak z przeciekami o telefonach. Czasem się sprawdza, czasem nie. Trzymajcie się ciepło albo chłodno, jak tam wolicie. Cześć. Cześć, cześć. Do zobaczenia, ale teraz już za tydzień. Będziemy. No. Cześć. Będziemy.